O Jezu. Dobra, witajcie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście Emi, albo hejka, cześć dzisiaj, manko wam wszystkim z tej strony Emi. Witajcie w kolejnym odcinku. Dobra, wiadomo z czego. Tutaj z Tommy Versetti. Wita się z wami elegancko. No i tak dalej, bo on jest taki elegancki, dość zabawnym gościem, ponad 35 lat na karku ma, już się dowiedziałam. Ile ta postać ma lat? Jeo, 35 masz, panie. Fajnie. Zarąbiście, że masz tyle, panie, lat. No normalnie podoba mi się to, no. Aha, no dawaj, dawaj. No, co tam? Przywitaj ta się też. Kolesie, co to łazita? Bo ty, panie garniaku. To co się mają witać, o. Witać się do jasnej cholery. O, ten już wpadł pod samochód. Co tam, panie w krawaciarzu jeden? Ty się chcesz bawić, panie krawaciarz? Chodź tu. Tam i to się z tobą przywita ładnie. Ale się przywita ładnie, no. Tak, tu jest nasza chata. Kupiona za 8 tysięcy dolarów. Tak, trzeba było tyle taksówką jeździć. O, tutaj taka gościowa jest trochę w kostiumie. Dobra, wiadomo. Vice City wita nad takich ludzi, dobra. Także, dobra, ludzi. Dobra, gdzieś tam postacie, znaczy, dobra, krawaciarze tu chodzą. Laski, bikini, czy czym tam, kurde. Taka gierka ta. Co tam, lasko? To chcesz się przywitać, laska? No przywitaj się, laska, z moimi widzami. Przywitaj się. No, przywitaj się, przywitaj, dobra. I się przywitałaś, dobra, się przywitałaś. O, pojawiają się, znikają, patrz to, no. No, środki ojcy przychodzą, patrz to, no. No, no, no. Dobra, środkiem ulicy, ha, ha, ha. Ale śmiesznie jest, za bardzo. Bardzo śmiesznie jest, kurde. W tej grze Vice City, yeah. No, ona jest tworzona niby na Miami, ale to tylko tworzona. A, to tutaj mam blisko karetkę, aha, no to. Blisko mojego domu, dobra, kupionego, dobra, okej. Okay. Domu, oczywiście wiadomo, że to mi jego. Ojej, się postać przecież nazywa w grze. 35 lat ma, dobra, więc o. Więc o, okej, okay. Aha, dobra, dobrze wiedzieć, ile masz lat, gościu. Ile masz lat? Tommy, aha. Dobra. Co by tu dzisiaj w tym odcinku porobić? Nie wiem właśnie. Co porobić? Nie wiem. Tak są znowu pojeździmy? Nie wiem. Czy co? Kasy nam potrzeba? Nie wiem. O, taksa przyjechała. Dawaj taksę. Co, znowu będziemy wozić klientów? Nie, żeby kasę zarobić znowu? Uuu, kasę. Co, ty chcesz się przyjechać, panie? Nie. O, patrz ty. Właściwie pod domem twoim stoi. Tommy. Tommy, Tommy. Dobra, jadymy. I co z tego, jakie mam tam napisy ustawione? To jest taka gra z modem, czy coś? Dobra, taka fajna giera. Ojej. Tego mam taki fajny ten. Taką fajną mapę mam. No, trochę zmieniona jest ta gra. I co z tego, że jest zmieniona? Tyle, nie? Co zmieniona jest ta gra? Ojej. Dobra, oczywiście jest. Jest po 8 rano. Jak to nagrywam i co? Po 8 rano. No tak sobie mówię. Ojej. Dobra, Jezu, chodź, jedź. No jedź, no to mi. Idziemy, to mi. Tak, wiem, że przez parę dni nie robiłam filmów. Bo po prostu. No, to są jakieś apteki, coś tu. O, tu jest a propos jubiler, patrz tam. Można pokazać jubilera, dobra, nie.
z jubilar jakieś kurde. Dobra, mam przez zawieść klienta. Mam klientkę, tutaj jest jakiś bar. Restauracja jakaś, klientkę muszę zawieść. A ja nie zdędzę, to ta klientka, no, coś tam. Wyskoczy bez płacenia. Tak, bez płacenia wyskoczy małpa. Darmowa będzie miała przejażdżkę małpa, pani, nie? 27 sekund, dobra, zostało. Ja mam przejażdżkę samochodem, taksi za darmo. Jedziesz tu co? Tak, 8 rano. I coś się babo nie podoba? O? No chodź powiedz tu coś dla moich widzów, ja tak lubisz, proszę bardzo, córkę, no. Powiedz, pochwal się, jaką masz zajebistą córkę. Ojoj. Tak, na pewno. Pochwalisz się, ty głupi. Jedziemy. Frajer rozwalać się od rana. No i dobrze. O, i super. Bez płacenia. Dzięki, suko. Dzięki, małpo. Proszę bardzo. Klientka bez płacenia. Proszę, przyjechała się. Małpa cicho być, kurwa. A bo gadaj coś, dobrze. Powiedz, kurwa. O tym, jak córkę wkurwiasz każdego dnia. No. No, siadaj. Siadaj. A ty, panie, gdzie chcesz jechać? O Jezu, w inną stronę. Ile czasu? Też mało, kurwa. Jak zwykle, o. Napiszone, mało czasu, no jedź. No. Dobra, spadajcie, paniusie. W garniturach, goście w krawatach. Laska w bikini. I co tam jeszcze, chyba? Laski w bikini. Koleś na motorze, o. To jest kurwa, dobra, tutaj jest ten, a sklep z bronią, dobra, czy tam z czymś. Tu jest ta jedna popierdolona misja, której nie lubię, nie chcę jej robić i nie ma sensu. No jedź to mi, bo ci znowu klient się przyjdzie za darmo. Ty musisz kasę zarobić. Ja masz mało kasy chyba, Tomi, no tak, bo wydałeś 8000 dolarów na tą chatę, co tam masz. Taką fajną broń, kurwa. Dobra, czy jeszcze mówię, czy ja mówię, że chcę sobie pograć, bo ja to się uspokój, chyba, dobra? O. Tu gadaj, proszę bardzo. No dobra, córka, zła córka. O. Jasne. O, no dobra, no coś tam. Wjechałeś, kładowe, co z tego? Jedź dalej. 30 sekund możesz może dojechać. Pojedziemy tam chyba, zobaczymy. No zgazuj to mi, nie walaj, nie walaj znaki drogowe, czy tam jakieś coś. Takie coś, co światło ci pali, coś tam, dobra. I co z tego, to z gra komputera można to jeździć, nie trzeba zatrzymywać. Jedź, no. Jazda. Jedź. No weź spieprzaj, gościu, kuwa. O Jezu, dobra. I po co podchodzisz mi, kurwa? Dupki, nie wiecie chodzić. Dobra. No to sobie, dobra, przejechałeś się, dupku. Za darmo, no szybciej. 13 sekund, 12, 10, 9, 8, 7. I nie zdążę, chyba. Ale gra. No, oczywiście, że nie zdążę, chyba. A nie się wyjdzie. Znowu się przyjdzie za darmo paląc. Paląc się za darmo przyjdzie. Jeu! Nie zdążyłam. Chyba zdążyłam, gdzie klient. Klient, klientka! O kurwa, nie zdążę już. Dobra. Osiadaj, mapu. Dobra, spieszaj, super, przyjechał na motor. Ale wziąłeś na kubę. Taksówka się rozwaliła, ha ha ha. No i dobrze, też się bawimy w taksówkarza.
Ojej, Tommy Vercetti taksówkarz. I się wychodzę. Dobra, siadaj małpu, bo znowu za czas mi dasz mało czasu też. Gdzie chcesz małpu jechać? Dobra, Ocean Beach, kurde, coś tam. Ale 2 minuty czasu, dobra, trochę tam. Więcej czasu, a nie tak mało czasu dajecie. Dawaj tam więcej czasu do cholery. Nie? Ha. Dlaczego mam śmieszne filmy robić, kurwa? Nie mam stosownie na stoję do śmiesznych filmów, kurwa. Już 8 lat z tych pieprzonych filmów nagrywam na internetach. To jest, kurwa, mało? Na pewno? No, już lepiej. Może dobra. Robiłam w różnych momentach życia. Ojej. Tak. Nawet parę live'ów robiłam. O, coś tam. Jak kiedyś miałem... O, właśnie, opowiem ci historię tego live'a jednego. Poszłam z nią kiedyś do sklepu, słuchasz, pamiętasz? Moje urodziny, pamiętasz? No, 16 grudnia i tak dalej. I ja mówię do gościówki, że mam urodziny, nie? A ona do mnie gada, że chciałaby się winka napić. Hej. Bo ktoś nie może mieć urodzin tego miesiąca i dnia, nie? Hej. Tam... I że się bardzo pić chce i ona się pyta, ile to winko kosztuje. Co ja do niej, że 5 zł chyba kosztuje, czy co? No, jak kumiałam akcję kiedyś, no. Śmieszne, podoba się? Trzeba mi wysiąść tego i tam kurwa. Na leki.